Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Kapelusznik. Już za chwilę omówię dla was kolejny rozdział The One Piece, ale najpierw przypomnę o zostawieniu subskrypcji, jeżeli ci się podoba to co robię, plus łapka w górę. Wszystkie potrzebne linki oczywiście w opisie i zaczynamy. Rozdział zaczynamy wręcz od bezpośredniego potwierdzenia, że owoc Momonosuke to sztuczna kopia wykreowana przez Vegapunka. I tu nasuwa się pytanie, czy uznał ten eksperyment za nieudany, czy specjalnie zataił przed rządem, że to jest prawdopodobnie najlepsza wykonana kopia owocu. Czyżby pracował potajemnie dla rewolucjonistów? Ciężko powiedzieć, bo z drugiej strony pacyfiści mogą strzelać laserami światła. A jak wiemy, owoc Pika Pika no Mi posiada Kizaru, czyli nasz doktorek musi znać po części tajemnicę działania owocu. Idąc dalej, widzimy prawdopodobnie połączone siły marynarki z CP0. Kto wie, może jakiś admirał lub nawet Kobe również znajdują się na Wano. Przy okazji widzimy, że siły Kaido wyraźnie stopniały, gdyż na początku bitwy mieli około 30 tysięcy woja, ale przez liczne zmiany stron, efektu elementu zaskoczenia ze strony samurajów i sam tok bitwy spowodował zmniejszenie się przewagi liczebnej sił Kaido. Następnie Lucci informuje nas o możliwym scenariuszu pokonania Kaido. Jeśli to się stanie, to rząd planuje przejąć kontrolę nad Wano. Warto tutaj przypomnieć słowa Białobrodego o Wano jako wolnym kraju, gdyż jest on odcięty od tego świata. Nie mam zielonego pojęcia, co to może konkretnie oznaczać, gdyż pewnie za tym kryje się coś więcej, ale w najprostszym rozumieniu chodzi o daniny dla niebieskich smoków i ich zachcianki, ale także o interesy samego rządu, bo cholera wie, czego oni mogą od tego kraju chcieć. A na przykład przykładem zagłady kraju w imię dobrego wizerunku rządu jest rodzinny kraj Lowa. Zatrzymajmy się przy Lucci, ponieważ tak trochę niespodziewanie powrócił. W tle oczywiście Kako i Stussy, a z nimi pewnie reszta ferajny ze starego dobrego CP9. Jednak zaznaczę, że Rob i Hattori to zwykli członkowie tej organizacji, a nie żadni szefowie czy kapitanowie. A to oznacza, iż nadal nie znamy kolejnej bardzo silnej postaci ze światowego rządu, jakim jest lider Saifa Paul. Swoją drogą, Lucci jest monotematyczny. Znowu nasza kochana Robin jest w niebezpieczeństwie. Brook w sumie cały ark nie dostał żadnej konkretnej walki i Jinbe jest jeszcze na siłach. Dlaczego mówię akurat o tej dwójce? Ano dlatego, że na Enies Lobby ta dwójka nie mogła bronić Robin i teraz mogą dostać swoją szansę. Zauważcie też, że wątek porwania Robin skończył się z Enies Lobby i kluczowe oraz wpływowe postacie w serii ciągle o nich wspominają. To pokazuje, jak ważną jest personą. W innych seriach taki wątek by się skończył wraz z Enies Lobby. Kolejny etap rozpoczynamy od Momonosuke, który nie chce, by Yamato go opuszczała, gdyż prawdopodobnie nie chce zostać w tak trudnej sytuacji dla niego sam. Tutaj chyba Momo mówi sam do siebie, że musi utrzymać wyspę. Pewnie nie jest jej w stanie powstrzymać od ostatecznego upadku, ale może podtrzymać na tyle długo, by dało się ewakuować cywilów. Yamato więc postanawia pomóc trochę Momo i chce odciążyć wyspę z wszelakiej broni. Osobiście mi się to średnio podoba, bo to trochę takie lanie wody ze strony Ody. Spokojnie te kadry mogły pójść na coś dużo ciekawszego. Jednak widzimy również Yamato w formie bestii. Na ten moment chyba każdy stał się na chwilę furasem. Czas na najciekawszą część rozdziału. Wreszcie mamy po tylu latach pełnoprawną i pełną walkę Sanjiego. Nie żadne przerwane starcie czy pseudowalka. Zobaczyć jego pojedynek z pełnymi kadrami to coś naprawdę rzadkiego. Queen mocno prowokuje Sanjiego do użycia stroju Jeremy, plus ciągle wypomina mu nazwisko Vinsmoke. Przez to Sanji chyba nie chce użyć w tej chwili swojej najsilniejszej broni. Sanji też zauważa, że nadal coś dziwnego się dzieje z jego ciałem. Podkreślę za chwilę kreatywność Queen w tej walce i ogólnie, jednak najpierw grill shot od kucharza. Efektowny i zarazem komediowy atak, a zarazem pokazuje on wytrzymałość Queena w hybrydzie, bo nie robi to na nim większego wrażenia. Wróćmy sobie do wcześniej wspomnianej kreatywności. Chłop strzela laserami, używa mieczy, czy wyprawia ze swoim ciałem niewiarygodne rzeczy. Coś takiego by mi nigdy nie przyszło do głowy. Jego wielofunkcyjność i oryginalność mnie powala. Czapki z głów, panie Oda. A skoro już o ciele Queena też mowa, skupmy się na jego wężowym ataku. Queen wystrzeliwuje się niczym wcześniej wspomniany wąż i obija się wokół Sanjiego niczym anakonda, zostawiając resztę swojego ciała z tyłu. Siła tego węża, przynajmniej według słów oficera
szczepionko jest tak duża, że nawet ludzie, którzy pokrywają swoje ciało haki, mogą tego nie przetrwać. Pokazuje to siłę ofensywną drugiego oficera Hokkaido. Przy okazji Queen nadal chce zmusić Sanjiego do pokazania mu siły Jermy. Dostajemy oczywiście chwilę potem fajny moment humorystyczny, gdyż Queen ustawił swój tłów do strzelania laserem na jego komendę. Chłop nadal robi świetną komedię, ponieważ sam siebie zaatakował i dalej jest przy tym samym nieporadnym Queenem co do tej pory, lecz ciągle potężnym. A sam atak raczej mu nic specjalnego nie zrobił. W dodatku dwa razy. Ja jestem zmieciony z planszy. Sanji oczywiście wychodzi z tego wszystkiego połamany, jednak od razu idzie zauważyć, jakby się regenerował i znowu myśli, co jest nie tak z jego ciałem. Więc on sam przypomina sobie wytrzymałość swojego rodzeństwa i ma nadzieję, że to nie jest przebudzenie ich mocy. Rozdział się kończy wcześniej wspomnianym złamanym mieczem na ciele Sanjiego, czyli wychodzi na to, że rzeczywiście geny Sanjiego zaczynają się przebudzać, gdyż widzimy na własne oczy coraz bardziej wytrzymałe ciało naszego kucharza. W sumie dzięki temu randomowe ataki już mu nic nie zrobią. Warto sobie przypomnieć, że kilka razy w serii byliśmy w takiej sytuacji, gdzie randomowe ataki potrafiły go zranić, a Zoro mimo tego, że byli obici, to na Thriller Bark dość łatwo go znokautował. Dodajmy do tego, że Raid Suit już nie będzie mu potrzebny do aktywacji przynajmniej części mocy Jermy. Osobiście nie lubię power-upów opartych na przemianach i wolę, jak się o postaci pochodzi jednak od niej samej. Zaznaczę następną rzecz. Kucharz wreszcie ma kontrę na szermierzy. Haki nie będzie jego jedyną bronią przeciwko nim i nie będzie używania tylko nóg do samoobrony. Ale warto tutaj sobie zadać pytanie, czy to dobrze, że jego geny się przebudziły? Ja odpowiem tak. Dla mnie Vince Smoke Sanji wygrywa tutaj podwójnie. Zacznę od wyjaśnienia, że lekarze Jermy stwierdzili, że zwykły lek od matki Sanjiego Sory nie może zmienić genu, czyli prawdopodobnie zostały uśpione lub doszło do mutacji. Uważam to za bardzo dobrze poprowadzony wątek, który zamknął się na Whole Cake Island. Sanji był przegrańcem według swojej rodziny, który niczego nie osiągnie. Podczas arku z Big Mom im udowodnił, że ciężką pracą można zajść daleko. Niezgoda z rodziną została zażegnana, kwestie z nimi zostały wyjaśnione, już nikomu nic Sanji nie musi udowadniać. Dlatego Imo, kucharz wygrywa tutaj podwójnie, ponieważ zyskuje on nowe moce, przy czym prawdopodobnie zachowa emocje, a zarazem napluwa po raz kolejny Judowi w twarz, pokazując, że nie potrzebował wcześniej ich genów, by zajść daleko. Teraz według mnie spokojnie może ich używać i stać się nawet potworem dla swojej nowej rodziny, jaką są słomiane kapelusze. Starą pożegnałem i nową przywitałem. Gdyby przebudził geny przed Whole Cake Island, uznałbym to za głupotę, ale w aktualnej sytuacji jest to mega plus. Podsumowując, dużo lepszy rozdział niż tydzień temu. Nie zabrakło oczywiście lania wody, ale było też dużo konkretów w tym rozdziale. Bijają siły rządu, plus dostajemy fenomenalną potyczkę Sanjiego, aż jestem ciekaw, czym Oda dowali dalej. Podziwiałem się raczej kontynuacji walki Zoro z Kingiem, ale starcie kucharzy z cyborgiem jest na razie lepsze. Więc to był bardzo dobry chapter i otrzymuje ode mnie ocenę mocnego 8 na 10. Także ja byłem Kapelusznik, daj lajka i zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli odcinek Ci się spodobał i do zobaczenia w następnych materiałach.